Witam Państwa serdecznie w sklepie Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak prawie co tydzień. Powiem dzisiaj słów kilka o książce, którą wznowiłem w niewielkim bardzo nakładzie, czyli o Straży Przedniej księdza Mariana Tokarzewskiego. Proszę Państwa, ja o tym opowiadałem teraz w Białymstoku, jak byłem na targach. Sam się zdziwiłem, że aż tak długo ten wykład trwał. Przedziwne rzeczy znajdują się w tej książce i tak jak to powiedziałem na tym wykładzie, uważam, że książka ta powinna być lekturą obowiązkową w szkole. My się tego nigdy nie doczekamy i to jest zdumiewające, dlatego że bohaterowie naszych lektur nie mają sutan. Nie widziałem, może coś przeoczyłem, ale poza księdzem Robakiem oczywiście, poza księdzem Robakiem, który nosi habit, nie ma wśród tych bohaterów żadnego księdza. No jeszcze ksiądz Marek, jeżeli ktoś przerabia słowackiego, ale to moim zdaniem się nie zdarza już. Natomiast nie ma księży z wieku XX, z wieku męczeństwa i to jest bardzo dziwaczne, bo nawet nie dziwne. Ksiądz Marian Tokarzewski jak nikt nadaje się do tego, by stać się bohaterem lektury szkolnej. Ale niestety mamy w tych lekturach co innego, prawda? Innych bohaterów, głównie fikcyjnych, którzy mierzą się z fikcyjnymi problemami, proszę Państwa, nieistniejącymi. To jest zupełnie odwrotna sytuacja do tych, które są opisywane w Straży Przedniej, z którymi musiał się mierzyć ksiądz Marian Tokarzewski. Jak już pewnie mówiłem, ale to było bardzo dawno temu, no był to... Można powiedzieć, książę niezłomny, bo trudno znaleźć postać, proszę Państwa, która by hardziej i momentami bezczelniej postępowała z władzami wszelkich odcieni, niż ksiądz Marian Tokarzewski. Zastanawiające jest to, czy on sobie zdawał sprawę z ryzyka, bo miejscami ja mam wrażenie, że chyba nie, ponieważ on troszeczkę się rozuchwalił swoją postawą wobec urzędników carskich. Zaznaczę na początku, że był to człowiek, który nie miał żadnych roszczeń wobec świata, to znaczy on chciał tylko służyć, nie zamierzał robić kariery duchownej, chciał tylko służyć Panu Bogu i nieść pociechę duchową ludziom w jakiejś tam parafii. Nie precyzował dokładnie gdzie, ale oczywiście wolałby, żeby to były rodzinne strony. To było mu, uniemożliwiono mu to, nie było mu to dane. Natomiast ksiądz Marian Tokarzewski z wielką zaciętością przeciwstawiał się urzędnikom i z wielką determinacją usiłował swój los zmienić. Nie było to proste, dlatego że hierarchie urzędnicze i piony urzędnicze w cesarstwie w zasadzie broniły się przed tego rodzaju osobami jak on i wszelkiego rodzaju radykałami, albo wsadzając ich do więzień, albo skazując ich na zapomnienie. Ksiądz Marian Tokarzewski został zesłany, proszę Państwa, do klasztoru w Zasławiu. To było dość upiorne miejsce. Tam dzisiaj jest więzienie, a w czasach, kiedy on tam przebywał, to był przytułek, można by tak powiedzieć, zapomniany przez wszystkich przytułek, gdzie dogorywali ciężko schorowani księża, którymi nikt się nie zajmował i teoretycznie opiekę nad nimi sprawowali całkowicie szaleni i dysfunkcyjni zakonnicy. To jest wprost napisane. To było raptem 9 osób, czy coś koło tego. Była potężna biblioteka, którą ksiądz Marian Tokarzewski uporządkował i tam były zupełne skarby, jeżeli idzie o źródła historyczne, o których on pisze w tej drugiej książeczce, którą ja też wydałem. Które to skarby nie spotkały się z zainteresowaniem historyków. Po to zapraszam do Michała, bo ja już tego nie mam w sklepie. Które nie spotkały się z zainteresowaniem historyków. Listy Zygmunta Augusta do sułtana tureckiego i temu podobne rzeczy. Ksiądz Marian Tokarzewski chodził z tym po różnych ludziach w dwudziestoleciu międzywojennym, ale nikt nie wyraził zainteresowania, no bo były ważniejsze sprawy, jak zawsze. Proszę Państwa, ta postawa bardzo zdeterminowana wobec opresji carskiej pozwoliła księdzu Marianowi
pozwoliła księdzu Marianowi no, odważnie i bez lęku przeciwstawiać się represjom i szykanom zarówno bolszewików sowieckich, jak i bolszewików ukraińskich. Bo ciekawe w tym jest to, że ani ksiądz Marian Tokarzewski, ani lud Podola i Wołynia, gdzie ksiądz Marian przebywał, nie łudził się, że pomiędzy tak zwaną Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej a bolszewikami jest jakaś różnica, ponad to, że jedni wieszają popów, a drudzy Żydów. Nie było żadnej istotnej różnicy, o czym tutaj wyraźnie jest napisane. Jeszcze słowo o tych urzędnikach carskich, proszę Państwa. No, skazanie na zapomnienie. Żeby się z tego zapomnienia wydostać, ksiądz Marian Tokarzewski użył fortelu takiego, że po prostu pojechał do Petersburga, do stosownego urzędnika, jego ekscelencji, wysoko postawionej w Wydziale Wyznań, w Ministerstwie Wyznań. I tam, idąc od Odźwiernego w górę i zostawiając po drodze a to rubla, a to trzy, a to pięć, trafił w końcu do tego najważniejszego, który bardzo się zdenerwował jego obecnością, bo był ksiądz Marian już znany i raporty na jego temat leżały na wszystkich poważnych biurkach. Został wysłany do na placówkę, na parafię do miasta Jarosław w głębi Rosji. Stamtąd został wysłany do Taszkentu, no a potem powrócił na Podole i tam została go rewolucja oraz wszystkie związane z tą rewolucją przejścia. Proszę Państwa, opisy, to jak on sam pisze, nie są to wspomnienia, ale fragmenty wspomnień. To znaczy, nie ma tu, chronologia niby jest, ale jest dużo dygresji. To jest bardzo ciekawe. Pisane niezwykle prostym, klarownym językiem. Nie trzeba się zastanawiać, co autor chciał powiedzieć, ponieważ ksiądz Marian Tokarzewski jest postacią jednoznaczną, przejrzystą, ze szczerymi intencjami. Ciekawe są opisy dotyczące postaw narodu wybranego w tej książce, bo ksiądz Marian uchodził za tego człowieka, który Żydów bronił. Bronił tych Żydów przed petlurowcami, bronił ich przed innymi jakimiś, przed strzelcami siczowymi, przed kim tam popadło, tych Żydów bronił. Oczywiście przed bolszewikami nie musiał ich bronić, bo oni z bolszewikami współpracowali. Natomiast przedziwne były reakcje, bo w pewnym momencie bolszewicy postanowili definitywnie i ostatecznie rozprawić się z księdzem proboszczem i po prostu postawili go przed sądem polowym z zamiarem powieszenia. Próbował go ostrzec znajomy Żyd, ale ksiądz Tokarzewski nie skorzystał z okazji i nie uciekł. To było w mieście Bar. Poszedł spokojnie na ten sąd. Jak mówię, nie wiem skąd się brała jego odwaga. Czy on nie czuł w ogóle czegoś takiego jak strach, czy też te przygody z czynownikami wyrobiły w nim ten odruch. Ale kiedy rozmawiał z tym Żydem, powiedział, że dobrze, niech go zabiją, natomiast jak przyjdą tu Polacy, a to było już bardzo blisko do wkroczenia Polaków, no to będzie z nimi koniec. I kiedy szedł na ten sąd, zobaczył tego Żyda, który go ostrzegał, a któremu wcześniej pomagał i powtórzył ten gest, bardzo charakterystyczny. I okazało się, że rzeczywiście skazano go na śmierć, ale chwilę potem wypuszczono, ułaskawiono, uniewinniono i mógł iść do domu, więc sprawiedliwość bolszewicka, proszę Państwa, była niejednoznaczna i można było na nią wpływać postawą, oczywiście w okolicznościach specjalnych, bo gdyby nie to, że groziło czerwonym wkroczenie armii polskiej, no to ksiądz zostałby zamordowany. No ale takie to były okoliczności. Przedziwny ten człowiek, jak mówię, nie czuł lęku. To mściło się na nim wielokrotnie, bo jak Państwo pamiętacie, ja tutaj odczytywałem taki fragment zaginionej części, bo jest druga część, zaginionej części wspomnień, gdzie on się bardzo przykro i demaskatorsko wyraża o otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Przestał być kapelanem Belwederu i trafił do Grodziska Mazowieckiego na parafię. Proszę Państwa, ja wydałem tę książkę już jakiś czas temu. Teraz zrobiłem wznowienie. Były dwa nakłady, obydwa się sprzedały. Teraz jest wznowienie w miękkiej oprawie. Proszę Państwa, jeżeli się Państwu zdaje, że ja w związku z tą książką zostałem zaproszony na jakąś pogadankę gdziekolwiek w Grodzisku,
to jesteście w błędzie, bo w Grodzisku jest radio, ale to radio mnie nie zaprasza w związku z takimi okazjami. Jest kościół, przy którym jest pomnik księdza Mariana Tokarzewskiego, ale tam też niestety nie zostałem zaproszony. Mimo, że moja żona poinformowała księdza katechetę, że oto mamy taką książkę, ale jakoś widocznie są ważniejsze rzeczy. Ja rozumiem, że są ważniejsze rzeczy. Ktoś dzisiaj napisał, że są ważniejsze rzeczy niż płonąca katedra. Moim zdaniem nie ma teraz w tym momencie ważniejszej rzeczy, ale to już moje zdanie. No więc proszę Państwa, tak to jest, ale myślę, że nie będziemy się tym przejmować. Dalej będziemy dystrybuować wspomnienia księdza Mariana Tokarzewskiego, a także tą drugą książeczkę z kronik klasztoru i kościoła ojców Bernardynów w Zasławiu. Być może ktoś kiedyś odnajdzie zaginiony fragment, zaginioną drugą część tych wspomnień. Oby tak się stało. No, a poprosiłem kolegę Jarosława, żeby on tego poszukał w różnych miejscach. Nie udało mu się to. Więc na razie mamy to, co mamy. Cieszmy się tym i być może kiedyś tak się zdarzy, że Straż Przednia stanie się lekturą obowiązkową w szkole. Na razie nie jest, więc możemy ją sobie czytać prywatnie i zapoznawać z nią młodzież. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam do księgarni. Straż Przednia, ksiądz Marian Tokarzewski. A, jeszcze jedno powiem, ponieważ tam mnie jedna rzecz zafascynowała, ponieważ ja poświęciłem w baśni socjalistycznej drugiej spory kawał tekstu dotyczącego spółdzielczości ukraińskiej, a też i postaci metropolity Szeptyckiego. Ksiądz Marian spotkał się z metropolitą Szeptyckim i miał o nim jak najlepsze zdanie. Jak najlepsze. I powiedział, że szczegóły tej relacji on opisał w tej drugiej części, której niestety nie mamy. Bardzo szkoda. Ja rozumiem, że wszystkich ciekawi, co on tam nagadał na Piłsudskiego jeszcze, tak? ale ta sprawa z Szeptyckim też może być ciekawa. Więc może ktoś to odnajdzie kiedyś i opublikuje i będziemy mogli to przeczytać. Na razie to tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego spotkania.